Złożenie wniosku na wodociągowanie gminy w programie RPO nie było możliwe ze względu na niebezpieczeństwo wysokich kar do zapłacenia po roku 2015, jeśli by nie udało się wykonać kanalizacji. Wójt stwierdził, że zaliczenie całej gminy do aglomeracji spowodowałoby potrzebę budowy kanalizacji we wszystkich miejscowościach do 2015 roku pod groźbą kar. Dlatego gmina zdecydowała się występować o środki na kanalizację tylko tam, gdzie jest gotowa dokumentacja. RPO znowu nie złożymy odnośnie kanalizacji. A wie pan dlaczego? Dlatego, że nie jesteśmy w aglomeracji wpisani w tych mniejszych miejscowościach. A czemu nie jesteśmy wpisani? Bo jest możliwość wpisania ponad 2000 i ponad 15 tysięcy. Teraz zachodzi pytanie. Wpisać się można, ale jak się wpiszemy, to następne pokolenia będą płacić karę za to, co nie zrobimy. Te miejscowości, które nie będą wpisane w aglomerację, nie podchodzą pod weryfikację kar niewybudowania po 2015. Zrobiłem analizę, czy nas stać. Wpisać całą gminę w aglomerację, nie wybudować w całej gminie kanalizacji i zapłacić karę. Wtedy może już tu pana nie być, czy mnie nie być. Ale nie o to chodzi, żebyśmy się dogadywali, tylko co, jaki spadek przekażemy następny. Bo pod publikę można powiedzieć wszystko. Jakie mamy szanse pozyskać pieniądze na Grodziec w tym konkursie, w RPO? Nie wiem. I pan też tego nie wie. To będzie decyzja, jak środki zapadną. Co się stanie, jak my wpiszemy Grodziec w aglomerację, pieniędzy nie dostaniemy, wejdziemy w dużą budowę, a sami za 5 milionów Grodzca twierdzę nie wybudujemy. Pieniędzy jest coraz mniej, myślę, że jeszcze rok tych pieniędzy nie będzie. Bo wszystko wskazuje na to, że przy kryzysie rząd chce nie według lat alokacje rozdać, tylko według programu. Żeby pieniądze rozdać wcześniej, realizować później, i kryzys zapełnić środkami unijnymi. Więc to jest moje, z mojego doświadczenia stwierdzenie, że pieniędzy za rok do rozdania może już nie być. I co wtedy? Przyjdzie 2015 i staniemy przed karą do zapłacenia za Grodziec. Więc według mojego rozeznania i rozsądku jedyną możliwością jest złożenie tego projektu w PROW-ie. Do 4 milionów inwestycji. W PROW-ie znowu, zresztą to już też mówiłem, ale powtórzę. Wodociągowanie jest możliwe bez przyłączy. Więc z projektów tej wartości kosztorysowej, która jest na 9 milionów, zejdzie nam dużo z wartości, bo zejdą przyłącza. Do tego dołożymy kanalizację, która jest 5 milionów brutto, czy 4,5. I wyjdzie nam wartość, którą zobaczymy rzeczywistą po przetargu. I wtedy w PROW-ie nie wiem, ile dołożymy. Czy milion, czy dwa. Ale to jest jedyna szansa. Następny temat. W PROW-ie nie jest ogłoszony termin składania jeszcze. To jest problem następny. I czy nie będzie zapisu znowu aglomeracji? I tu jest następne zapytanie. Co zrobić? Ale myślę, że pan to też naukowo opracuje i na której sesji nam to przedstawi. Na zakończenie wójt podzielił się z radnymi swoimi pomysłami dotyczącymi tego, co jeszcze można zrobić w gminie Jasienica. Ja pomysłów mam dużo. Albo bardzo dużo. Chciałbym, mam w zamyśle na przykład muszlę koncertową, bo też tego nie mamy. Kolejkę szynową zwiedzającą wszystkie sołectwa i ciekawostki. No, infrastruktura sportowa, tutaj pan radny mówi, boisko w Bierach, w Międzyrzeczu, Wieszczętach, no każde sołectwo, Ostrobice. Wspaniale by było. Punkty grillowe w każdym sołectwie, a w dużych w każdym osiedlu. Place zabaw w każdej części sołectwa. Dla dzieci, dla rodziców. Kawiarenki internetowe, żeby mogli śledzić, co mądrzy ludzie piszą. No różne tematy się mi pojawiają. Kino takie otwarte może być, bo dzisiaj mamy kino. Samorządowe.
Teatry mamy. I to myślę, że aktorów mamy też. Ale szanowni państwo, ja tu mogę do wieczora. Przepraszam panie przewodniczący, dziękuję, że pan to wytrzymał. Ale muszę to powiedzieć, bo jest to rzecz ważna. Bardzo dziękuję. Nie wiem, czy wyczerpałem, czy nie. Ale postaram się na te informacje, które pan zamieścił, w sposób taki punktowy panu odpowiedzieć i wtedy pan te materiały i moje zamieści na nośnikach i wtedy mieszkańcy będą wiedzieć, jaka jest odpowiedź. Dziękuję. Szanowni państwo, ja przepraszam jeszcze, że pozwolę sobie zabrać chwilę czasu, ale tragicznie zginął, jak go zwał, nie umiem powiedzieć, syn pani Zosi Pory. Myślę, że my jako Rada Gminy powinniśmy zakupić pieniądze na ten budżet. Dlatego proponuję składkę tutaj na muzeum z 8 zł. Jutro to pójdzie na pogrzeby o godzinie 13. Z domu żałoby rodzicy. Kto pójdzie, to pieniądze na budżet złożony. Także to jest moja prośba. Radni ufundowali wieniec, który został złożony na pogrzebie tragicznie zmarłego Łukasza Polok z Rudzicy. Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnego Mroczko i radnego Osucha o zbadanie przez Komisję Rewizyjną sprawy nieuzyskania dofinansowania na obiekty sportowe w Mazańcowicach. Aby sprawą złożenia wniosku dotyczącego obiektów sportowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym i Gimnazjum w Mazańcowicach zajęła się Komisja Rewizyjna Rady Gminy. Kto z państwa jest za takim wnioskiem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Pan radny Osuch też nam coś tutaj chce. Proszę bardzo. Radny Osuch rozpoczął prezentację wniosku przygotowanego dla Międzyrzecza Górnego związanego z projektem odnowy miejscowości. Plany odnowy miejscowości posiadają tylko dwie miejscowości w gminie Jasienica, to jest Międzyrzecze Górne i Dolne. Radny Osuch zaproponował, żeby w ramach dotacji dobudować zaplecze kuchenne przy sali OSP w Międzyrzeczu Górnym. Koszt tej inwestycji to 400 tysięcy złotych. Informujemy, że uzyskane pozwolenie na budowę wygasa w tym roku, ponieważ program miał być uruchomiony 2 lata wcześniej. Po 2 latach to pozwolenie na budowę jest zrobione. I ponowne przypomnienie. Beneficjentami może być gmina, organizacja gminna oraz parafia. 3 wnioski mogą pójść z urzędu gminy do progu. Przebudowa gminy. Rozbudowa zaplecza w obiekcie sportowym jest zatwierdzona. Punkt 2 i 3 nie ma i zwracamy się w imieniu OSP Międzyrzecze Górne, Rady Sołeckiej Międzyrzecza Górnego, a także lokalnej grupy działania o skierowanie wniosku do programu Konkurs Odnowa i Rozwój Wsi, projekt do rozbudowy sprawności OSP Międzyrzeczu Górnym. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję panu. Ja myślę, że szanowni państwo, państwo zobaczyli, co radni się przedstawili. Myślę, że należy się przygotować na kolejną sesję, aby to nie tylko 2 radnych pracowało, ale cała rada pracowała. Ja dziękuję panu radnym. Teraz proszę panią Sąki. Ja w uzupełnieniu tutaj, że projekt Międzyrzecza Dolnego o rozbudowę tego kompleksu był wystawiony do wglądu od 11 marca do 16 marca przy podatku. Także ludzie są powiadomieni, przyjęli to z akceptacją. Dziękuję.